Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Seth Doner z WhatIsWrestling.pl i na wasze życzenie postanowiłem nagrać film, który pojawia się zawsze przed WWE Pay-Per-View. Znaczy ten film jest skierowany do Pay-Per-View od NXT o nazwie TakeOver Brooklyn 4. Nie będzie to taki film, jaki był zawsze, czyli x rzeczy, które powinny się wydarzyć. Tutaj po prostu przejdziemy przez wszystkie walki. Może omówimy warianty przebiegu owych pojedynków. I chyba największą zmianą jest to, że nie będziecie mieć przesuwających się zdjęć, tylko moją jakże piękną czekoladową postać. Jednak słuchajcie, nie przedłużając, moim zdaniem NXT TakeOver Brooklyn 4 ma jedną z najlepiej zapowiadających się kart od naprawdę bardzo długiego czasu. Oczywiście nic nie zabierą takim TakeOver jak na przykład Chicago bądź New Orleans, ale ten Brooklyn 4 wygląda naprawdę obiecująco. Nie będę, słuchajcie, mówić, że NXT prawdopodobnie zje i wysra SummerSlam, bo znając was to za chwilę dostanę falę hejtu, bo nie wiecie co to sarkazm. Ale szczerze powiedziawszy nawet i nie chcę tak powiedzieć, ponieważ karta SummerSlam też nie zapowiada się najgorzej. Tak więc podczas Brooklyn 4 dostaniemy 5 pojedynków i każdy z nich naprawdę ma dobry storyline, ma podbudowę, ma dwie osoby, które powinny ze sobą walczyć, czyli wszystko tak, jak i powinno być w świecie wrestlingu. I słuchajcie, od razu przechodzimy do pierwszej rzeczy, czyli Shayna Baszler broni NXT Women's Championship przeciwko Kairi Sane. Co ciekawe, historia tej dwójki sięga poprzedniego roku, gdzie to w finale Mae Young Classic, pierwszej edycji Mae Young Classic, Kairi Sane pokonał właśnie Shayna Baszler. Rok później Kairi Sane jest jedną z tych, powiedzmy, rozpoznawalnych kobiet w NXT, a Shayna Baszler jest NXT Champion. Jakież to WWE NXT jest nieprzewidywalne. Ale tak już zupełnie na poważnie, na tą walkę trzeba patrzeć z perspektywy nadchodzącego pay-per-view tylko i wyłącznie dla kobiet pod nazwą Evolution. I jeśli nasze predykcje się spełnią i Ronda Rousey odbierze tytuł Alexa Bliss, tytuł Raw Women's Championship, to fajnie by było dwie, powiedzmy, topowe kobiety w WWE, czyli NXT Women's Champion i Raw Women's Champion, pokazać jako osoby z byłego UFC. Tylko i wyłącznie po to, aby wreszcie móc podbudować pojedynek Four Horsewomen UFC kontra Four Horsewomen WWE. Mówi się o tym już od naprawdę dłuższego czasu i jest to taki moneymaker, że WWE na pewno gdzieś w przyszłości to zrealizuje. Chociaż pokazanie dwóch byłych osób z UFC jako mistrzyń WWE może się źle odbić, powiedzmy, w oczach niedzielnych fanów, ale no cóż, to jest WWE. Kairi Sane w NXT obecnie jest, bo tak naprawdę jest. Shayna Baszler ma naprawdę dobrze rozbudowaną postać, jest dominującą mistrzynią i ciężko znaleźć obecnie dla niej pretendentki w NXT. I moim osobiście zdaniem tą pretendentką też nie jest Kairi Sane. Jednak jestem oczywiście ciekaw waszych opinii, więc w komentarzach napiszcie, czy stawiacie na Shayna Baszler, czy Kairi Sane. Przechodzimy, słuchajcie, do drugiego punktu, mianowicie Velvet in Dream kontra EC3. I tutaj mógłbym powiedzieć, że jest to potencjalny show stealer, ale mógłbym to powiedzieć w absolutnie wszystkich 5 punktach. I słuchajcie, jak nie patrzeć na Velvet in Dream'a jako na topową gwiazdę NXT, ponieważ co TakeOver ma swoją walkę, ale co TakeOver nie walczy teoretycznie o złoto. Oczywiście nie liczę w tym przypadku Six Man Ladder Match o NXT North American Championship. Takie walki jak Velvet in Dream kontra Aleister Black, czy Velvet in Dream kontra Ricochet pokazują, że ta postać nie tyle, że nie potrzebuje tytułu, ta postać nawet nie potrzebuje zwycięstwa, bo i tak po porażce odbije się i pójdzie do następnego TakeOver. I nie jest to zapychacz, ponieważ cała historia pomiędzy Velvet in Dreamem a EC3 ma sens. Niestety jest druga strona medalu, mianowicie EC3 kompletnie nie może przegrać owego pojedynku. Wspomniałem już o Six Man Ladder Matchu NXT North American Championship, gdzie EC3 był jednym z największych faworytów fanów. Jednak niestety wyzwaniu nie podobał, został odrzucony od obrazka tytułu i walczy teraz z Velvet in Dreamem. I tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, Velvet in Dream odbije się od porażki i pójdzie do następnego TakeOver, EC3 może mieć z tym problem. Tak więc słuchajcie, drugi punkt brzmi, że EC3 musi, ale to musi, pokonać Velvet in Dreama. I idziemy, słuchajcie, dalej, czyli trzeci punkt, walka o NXT Tag Team Championship pomiędzy Mountain Mustache i Undisputed Era. I to jest jeden z tych pojedynków, który ma chyba najbardziej przewidywalny wynik z całej karty NXT TakeOver Brooklyn 4. Patrząc na historię tytułu NXT Tag Team, można zauważyć, że nie jest to tytuł taki jak NXT Championship, który bardzo, bardzo często zmienia swojego posiadacza. Jak wiemy, taką walkę widzieliśmy już podczas United Kingdom Tournament, gdzie to Mountain Mustache, czyli Tyler Bate i Threat 7 zdobyli tytuły NXT Tag Team Championship,
Jednak na następnym NXT TV je ponownie stracili. I tamten moment był tylko i wyłącznie, słuchajcie, dla fanów, aby mieć moment, mieć powiedzmy ogromny pop, bo był ogromny pop. Jednak teraz trzeba chyba ruszać troszeczkę do przodu. Moim zdaniem Trade 7, jak i Tyler Bate lepiej prezentują się jako pojedyncze osoby, ale oczywiście nie ujmuje nic absolutnie im tak teamowo. Tyler Bate jest potencjalnym przyszłym NXT czempionem i lepiej idźmy w tym kierunku. Tak teamów w NXT jest naprawdę ogrom, więc Undisputed Era nie będzie, słuchajcie, po tym zwycięstwie czy porażce latać nie wiadomo gdzie, jak na przykład teraz Shayna Baszler i inne kobiety w NXT. A kolejna solowa, młoda twarz w postaci Tylera Bate'a dla NXT by się najzwyczajniej w świecie przydało. Tak więc trzecim punktem jest nic innego jak Undisputed Era broni NXT Tag Team Championship. I oczywiście jest to teoretycznie tylko i wyłącznie moja opinia, więc nie bierzcie tego, że to się musi wydarzyć, czy ma się wydarzyć, czy prawdopodobnie się wydarzyć, bo to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Nie jestem jakimś wielkim fanem Mountain Mustache, chociaż wiem, że większość redakcji What is Wrestling jest i szczerze do końca nie widzę aż tak wiele w nich, w WWE, nie mówię o Indii, mówię o WWE, jak wszyscy pozostali. No i bądźmy szczerzy, Kyle O'Reilly i Roderick Strong z tytułami Tag Team wyglądają po prostu świetnie. Nie to, żeby był to cheap bootleg NWO, no bo wcale przecież. I słuchajcie, idziemy dalej do czwartego punktu i żeby nie było, że znowu mówię nazwę punktu pod sam koniec punktu, czyli Ricochet zdobywa NXT North American Championship. Adam Cole, jak wiemy, jest liderem Undisputed Era, jednak jest kompletnym przeciwieństwem w tej sytuacji jako mistrz do mistrzów tag team, czyli Kyle'ego, O'Reilly'ego i Roderika Stronga. Adam Cole nie potrzebuje tytułu, aby być Adamem Cole'em. Udowodnił to przed zdobyciem NXT North American Championship, po jego utracie prawdopodobnie będzie jeszcze lepiej. Jest on tak obszernym, tak wszechstronnym zawodnikiem, że tytuł jest tylko, powiedzmy, dodatkiem. A w NXT obecnie znajdziemy wiele osób, które mogą pomóc dla NXT North American Championship, jak i ten tytuł może pomóc im. I taką osobą jest nie kto inny jak Ricochet. Nie zdobył on owego tytułu w Six Man Ladder Matchu, o którym już wspomniałem kilkukrotnie w tym filmie, ale najwyraźniej to może być jego moment. Po poprzednim NXT TakeOver i po świetnej walce z Velvet in Dreamem przekonaliśmy się, że jest to materiał na jednego z głównych mistrzów NXT. Adam Cole po zakończeniu rywalizacji Tommaso Ciampa i Johnny Gargano prawdopodobnie pójdzie w stronę NXT Championship, więc rzućmy z niego tytuł już teraz i zacznijmy budować Ricocheta, a Adam Cole doczeka się swojego momentu, bo to jest Adam Cole, baby. I słuchajcie, przechodzimy do ostatniego punktu, czyli punktu numer 5. W mordę, czyli Last Man Standing Match o NXT Championship pomiędzy Tommaso Ciampa i Johnnym Gargano. Jest to ich trzecia walka, licząc takie, powiedzmy, mocne pojedynki, może mocno znaczące pojedynki. Przecież walczyli już na przykład na NXT TakeOver Chicago w Chicago Street Fight Matchu, w Non-Sanction Matchu na NXT New Orleans, albo na przykład już całkiem dawno w pierwszej rundzie Cruiserweight Classic. Wszystkie te walki nam udowodniły, że nieważne czy są tag teamem, czy solowymi zawodnikami, zawsze stawiają poprzeczkę najwyżej, jak tylko dadzą radę. I moim zdaniem osobiście ten pojedynek spotka się z problemem, gdzie nie zobaczymy kompletnie nic nowego. Dostaliśmy takie pojedynki jak Non-Sanction Match i Street Fight i teraz mamy Last Man Standing Match. Przecież podczas Street Fightu Johnny Gargano rzucił Tommaso Ciampa w ten sposób na stół, że Tommaso chyba leżał ze 3 minuty na wózku, dopóki Johnny go ponownie nie przywrócił do pojedynku. Co oznacza, że Last Man Standing Match może zakończyć się podobnie, chociaż kto wie, co tej dwójce przyjdzie do głowy tak naprawdę. Jednak ważniejsze pytanie jest takie, co Johnny Gargano i Tommaso Ciampa musi zrobić, aby sędzia odliczył do 10 swojego przeciwnika. Tommaso Ciampa może być po prostu sobą, a Johnny Gargano niestety, moim zdaniem, będzie się musiał posunąć o wiele dalej. Może nawet zachować się w jakiś sposób, który zachowuje się tylko i wyłącznie heel, aby doprowadzić swojego przeciwnika do takiego stanu. Przez ostatnie tygodnie widzieliśmy taką nie to, że transformację Gargano, tylko może takie ciemna strona mocy Gargano, którą on pokazuje czas od czasu. I nie mówię tutaj o przejściu heel turnu, absolutnie nie. Johnny Gargano przez ostatnie tygodnie pokazywał zachowanie, akcje, które są dobre tylko dla postaci healowych, więc co jeśli, aby pokonać Tommaso Ciampę w Last Man Standing Matchu, Johnny Gargano będzie musiał się zachować jako topowy heel.
ale teoretycznie nie przechodząc heel turnu. Szczerze powiedziawszy, ta walka jest naprawdę mega zagadką i jestem absolutnie ciekaw, co ta dwójka wymyśli tym razem. Jednak największym problemem dla mnie jest fakt, że jest to ich trzecia walka w tak krótkim czasie. Triple Threat, czyli obecność Aleistera Blacka mogłaby dodać coś nowego, jakieś nowe sekwencje, jakieś pomysłowe akcje, może nawet tak teamowe akcje pomiędzy Johnem Gargano a Tommaso Ciampa, aby doprowadzić do, nie wiem, pokonania Aleistera Blacka. Jednak tym razem zobaczymy po prostu ich kolejny pojedynek, a nie wiem osobiście, co oni muszą zrobić, aby przebić swoje dwa poprzednie. Jednak już, słuchajcie, podchodząc do końca owego punktu, to moim zdaniem zwycięsko z tego pojedynku powinien wyjść nie kto inny, jak Tommaso Ciampa. Jak wspomniałem przed chwilą, NXT Championship lubi co chwilę zmieniać swojego posiadacza, jednak moim zdaniem z tej konkurencji zwycięsko nie wyjdzie Johnny Gargano. Zarząd NXT widzi, jak potężny potencjał jest w postaci Tommaso Ciampa i raczej nie da mu utracić tytułu, aby Vince McMahon powiedział: "Ha, you know, damn it!" I nagle Tommaso Ciampa jest powołany do SmackDown Live i jobuje dla New Day. Johnny Gargano może być tym underdogiem, który będzie się wspinał na szczyt, spadał 20 razy, aby w jednym momencie dojść na szczyt, zdobyć jakiś tytuł i być tym ultimate underdogiem, jak na przykład Daniel Bryan podczas WrestleMania 30. Obecne jego zwycięstwo nad Tommaso Ciampa kompletnie by skreśliło wszystko, co się wydarzyło przed tym i to całe underdog story najzwyczajniej w świecie by straciło swoją magię. I szczerze powiedziawszy, teraz patrząc na kartę NXT TakeOver Brooklyn 4, nie mogę sobie przypomnieć momentu, w którym się jarałem bardziej nadchodzącym pay-per-view od NXT. Jednak wy, jak myślicie, jakie będą wyniki podczas owej gali? Czy Shayna Baszler obroni tytuł NXT Women's Championship przeciwko Kairi Sane? Czy Velveteen Dream wreszcie odniesie sensacyjne, duże zwycięstwo nad naprawdę dużą gwiazdą, jaką jest EC3? No i kto zostanie, słuchajcie, mistrzem NXT w drugiej walce pomiędzy Undisputed Era i Mustache Mountain? Czy Ricochet zrewanżuje się za Six Man Ladder Match na Adamie Cole i zdobędzie NXT North American Championship? No i ostatnie pytanie, czy Tommaso Ciampa obroni tytuł przeciwko Johnny Gargano w Last Man Standing matchu? Dajcie nam znać w komentarzach, jestem ciekaw waszej opinii. Tak więc słuchajcie, jeśli szukacie więcej informacji na temat świata wrestlingu, zapraszam na nasze social media, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, a po codzienną dawkę filmów zasubskrybujcie ten kanał, aby niczego nie przegapić. Zapraszam was też w sobotę o godzinie 20 na nasz kanał, gdzie odbędzie się transmisja na żywo o nazwie Tuż Przed Galą NXT TakeOver Brooklyn 4. Wraz z innymi redaktorami What is Wrestling omówimy nadchodzące pay-per-view, omówimy nadchodzącą galę i zobaczymy, kto wymyślił jaki scenariusz. Dziękuję wam bardzo za uwagę, ja nazywam się Seth Donner z WhatIsWrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.